No dobrze, a więc dzisiejszy content na RTG zaczynamy od 50 pików. Tak szczerze, to liczę na chociaż jedną różową kartę. Natomiast jeżeli chodzi o składzik, to wygląda on naprawdę i tak nieźle, nawet jakbyśmy nie trafili żadnej różowej karty. Uwaga, aktualizacja składu, bo składzik na RTG wygląda w ten oto sposób. Let's go, pierwszy pik i nie biorę duplikatów nawet na RTG. O, i mamy już Rodman, pierwsza karta specjalna. I ostatni pik na pierwszej stronie i czy będzie jeszcze coś? No i jest jeszcze coś, ale biorę Trenta. O, i mamy 8-8. O, 8-7 Lamptey. Nie, nie mogę wolniej. O, Forsberg, bardzo dobra strona. I jeszcze Sane do tego, kolejna karta specjalna. O, Marek Rashford ekstra. O, i Makalele 8-8 ekstra. Lecimy, fajnie by było trafić. No jeszcze taką jedną kartą, jedną różową kartę po prostu. O, ale Kandreva 90 też spoko. Ostatnia strona, Irenka, Benacer. Dajcie różo, jedna różowa, mówię wam. W ostatnim piku będzie różowa. Robertson i patrzcie teraz, ostatni footis. No nie, ale jest walkout. Ogólnie spoko moim zdaniem, nie? 11 kart specjalnych, 20 tysięcy subskryberów. Dziękuję wam widzowie. Dziękuję wam widzowie, 20 tysięcy dzisiaj wybiło. Na Twitchu 8 tysięcy ostatnio stuknęło, na Instagramie 1000. Jedziemy w górę ciągle. Dobra, 2x8, 3+, teraz. Ej tam. Paczka z piłkarzem turnieju, euro. Trochę za późno zrobiłem, ale... Dobra, Dania, Espect, a raczej Skipper. Ale to jest Eriksen chyba, nie? Dobra, może nie tak źle w sumie, znaczy nie, on... Chociaż może, nie no, może na tym, może na RTG wleci. Dobra, 3 paczki 10 razy 8, 4 plus jeszcze przed 19. Pierwsza paczka, Szwecja, prawe skrzydło. Nie wiem, ale to chyba jakaś inna jeszcze będzie. Ta, i Robertson, kurde, duplikat. Codzienne logowanie wyszło, zaraz sobie to oczywiście zrobimy. Mamy oczywiście 19. I jest nowy... What the hell? Czemu oni dali paczkę? Paczka z gwarantowaną... Ej, ja nie wiem, kiedy ostatni raz otwierałem paczkę z ikoną, nie? Także uwaga, dzisiaj otwieramy pika z ikoną... Boże, pika z ikoną. Paczkę z ikoną, ruletkę robimy, bo dawno nie było. Zrobimy sobie ruletkę ikonową. Ruletka w lipcu, nie? Na prawym skrzydle! What the? Co jest? Ej, wygląda... Ej, Abili grało na prawym skrzydle? Ej, w sumie wygląda spoko. Sorry, nie oglądałem kobiecej piłki kiedyś. Wiesz, ona na żadnej karcie nawet nie ma PS-a. Co oni shapeshiftera zrobili z niej? Ej, szczerze, wygląda zajebiście. No, wygląda mega mocno. Na takiego podłączającego się SPK idealnie, nie? Zrobimy on wypożyczenie dzisiaj i sprawdzimy. Nie jest jakaś droga. Dobra, zobaczmy dalej, bo chyba coś jeszcze powychodziło. Oczywiście się odświeżyły rozbudowy. Sorlot! Jeden skład, Boże święty! Jeden skład do Sorlota! No to w każdym składzie on będzie, nie? Ja pierdzielę, weźcie go zatrzymać. Jak tego gościa się można zatrzymać? To trzeba mieć Van Dijka chyba. I to Van Dijka jednego na drugim posadzonym. O, i to jeszcze bez Totsa dali, nie? Dobra, robimy Sorlota na pewno. Dobra, lecimy dalej. Kolejna 10 razy 8, 4 plus, zobaczmy. Okej, okay, jest specjalna. Ozimena jako pierwszego 8-8, czyli dobra, skip, nie ma co też czekać, nie wiadomo ile. Ozimen, Chalanolu. Dobra, te karty przepalamy na Ozimena. Proste. Znaczy na Ozimena, Boże, na Sorlota. No karta... Karta top. Grałem, pamiętam, jego Totsem. Oj, piękna to była przygoda, ale krótka. Natomiast teraz wydaje mi się, że z tym Sorlotem footis trochę dłużej pogramy, bo przede wszystkim robimy go na RTG. Jeszcze 10 razy 8-4+, zobaczmy. I czy będzie coś ciekawego? Proszę Tots, proszę Tots. Brazylia, SO, to jest Marquinhos chyba. I tak, ten... nie pamiętam, Trailblazer? Ale jest Totsik, ekstra. I Podolski Totsik. Toc to jest największy W obecnie, nie? O kurna, ile specjalnych. Nowa paczka z ikoną u Speeda. Zobaczmy. Nie, to GoTG, ale to jest Hernandez, ta? Nie, Sanchez. Ogólnie Sanchez to jest dla mnie zawsze ikona zagadka. Bo ten gościu ma zawsze powalone. Powalone statystyki. A nigdy nie jest jakiś wybitny, nie? Dobra, i kolejna paczka z gwarantowaną ikoną u Kacperowskiego, zobaczmy. Oby coś mu oddało i wrócił do FIFA, zobaczmy. No jest ikona, ale jakaś zwykła, co to jest? Drogba? Drogba Golazo. Swego czasu topka, obecnie raczej tak o. 3 paczki, 10 razy 8, 4 plus u Arciego, zobaczmy co tu będzie. Okej, jest Tocik, także W, chyba, że to jest Zambangisa, ale wydaje mi się, że to będzie Toc za nim. Aj, Pedro Porro. No tak, najpierw Robercik Lewandowski, orzeł polski, nasz napastnik. I leci, nie, Thunder. Nie ikona Thunder, ale zwykła karta Thunder. Obstawiam Fekira. A, Ansu Fati. I mamy Footis. Ej, to jest Footis, panie i panowie. To jest karta Footis. A drugi, kto będzie Footis? Solskjaer. Zobaczmy, 10... O, paczka z gwarantowaną ikoną. Pięknie, zobaczmy, co tu będzie.
Nie, ikona Gotek. A kurwa, no co jest? Czemu znowu leci ten Sanchez albo Hernandez? Ej, ten Meksyk prześladuje za bardzo. Hernandez tym razem. I 10 razy 8, 4 plus na dobitkę. Zobaczmy, co tu będzie. Po takiej fatalnej parce dostajemy chyba Totsika, także W na czacie, W. A nie, no oczywiście nie. Nie wiem już, czy to Tots Moments był, czy co? To nie był Tots, to był Pedro Porro. Fuckens. O, dobra, tu jest paka za 35k. Otwieramy ją jeszcze tutaj. Na RTG, nie ma karty specjalnej, ale może jakiś fajny footis na wypożyczeniu był. I Sancho też nie, ale Sancho z ławki może robić dymy. Dobra, biorę Sancho. A my zacznijmy sobie grać Food Champions na koncie RTG. Ogólnie plan jest, żeby grać raczej do 11 winów tutaj, ale żeby przede wszystkim dobrze się bawić. Taki składzik jest, uważam, że jest powoli lepszy niż na moim głównym koncie. Nie, no dobra, przesadziłem może, ale jest dobry, nie? Let's go! Barnett Country kontra Rennes SC. Coś się, że to są dwa składy RTG. I może tak być w sumie, ma kilka toców gównianych. Dobra, jedziemy, to jest Sorlota. I Bonifacego na ataku, Boże, jaki to będzie Gieward, nie? A może ten, w pierwszym meczu dostanę oklep, jest zawsze taka szansa, nie? I czy to będzie, Garnacho będzie tym gościem, który pierwszy strzeli? Jest duża szansa, bo Garnacho wychodzi sam na sam. I I Marquez, pierwszy gol, pięknie. No nie spodziewałem się, że to Marquez akurat strzeli gola jako pierwszy. Dobra, teraz widzę, że tego Sorlota ja muszę dać na drugą stronę. Ale to chodzi. I Olmo, ale petarda. 2-0 mamy rage quit, nieźle. O, kurna, dwie paki z ikoną? Ty jak można zrobić dwie paki z ikoną? Można dwie paki z ikoną zrobić? Nie widziałem. Dobra, ale zobaczmy, u Michaelosa są niezłe paki. To nie, obstawiam, że to nie jest footis. Nie jest to footis, Karszewi. Ilarin. Dobra, zobaczmy, dwie paczki u Michaelosa z ikonami. Zobaczmy, pierwsza ikonka Francja, SPD. Nie wiem, że to Vieira. Dobrze. Dobra, kolejna paka z ikoną u Michaelosa. O, może ten? Może Henry? Może Henry? Nie. Teraz okej. Uwaga, zobaczmy. Może w końcu coś odda. Nie mam pojęcia, co to jest. Aj, kurde, te ikony golazo, szkoda. Dobra, zobaczmy. Kolejne paczki u Ostatosty. O? Nie, to będzie Rijkaard. Lipa. I jeszcze jedna paka z ikoną. Zobaczmy, u Ostatosty. Czechy, LP, aj. Nie oddają te paki, no nie oddają te paki, nie? Aj! Jakaś minuta jest, że ten Nedved leci. Dobra, zobaczmy, kolejny. Jezu, ile dzisiaj jest paczek z ikonami. Wydaje mi się, że z 10 otworzyliśmy lekko. Ej, jeżeli to będzie Mateusz Gotek G, to W. Aj, Balak, ale też chyba spoko. Dobra, zobaczmy. Oj, niezły składzik i ciekawy napastnik. Oho. Ładnie. Ale damy radę chyba wrócić. Mamy Bonifacego. Sorlot, ładnie. I Sorlot jak przyspieszył, ale... No co z tego, że przyspieszyłem nim, jak gościu ładnie się zachował bramkarzem jeszcze. Oho, Bonifacy z kontuzją. I podcinka, ale spalony był. Ale akcja poszła i Sorlot. Oho. No i ładnie, dobry jest. No nie, no... Kurde... Bardzo dobra piłka do Bonifacego. Bonifacy! Tak coś czułem, przecież tak coś czułem. To jest, tak, to RTG, no. Masz to! Aj, ale Bonifacy bardzo dobrze atakuje piłkę. I Garnacho! Nie ma, aj. Bonifacy, kurna, no! I czytam je w tej obronie, skurczybyk, niesamowicie. I tym bramkarzem wychodzi ciągle, ale on mnie denerwuje, nie? Bo nie, czuję się taki bezbronny w tym meczu. No i wszystko mu siada, niemożliwe to jest. Po części wygląda jak handicap połączony ze skillem, nie? Bo wszystko mu siedzi, wszystko co ma na nodze w polu karnym trafia. Dobra, koniec. No rozsmarował mnie gościu. Statystyki podobne, mówię, wszystko co miał w polu karnym trafiał w obronie topka. Zasłużona wygrana, nie? Dobra, zobaczmy. O, fajny kontencik u Żurawska. Zobaczmy w takim razie. 2x8, 5+. Lecimy od lewej do prawej. Dobra, i 3x8, 7+. Najlepsza paczka za turniej. Oby oddało coś. No jest ikona chyba, tak? Pewnie zimowa. Anglia, PO. Okej, Maitland, Niles. Barnes, lipo. Uwaga, 92+. Kolejna paczka cię z ikoną. I oby w końcu pierwsza, która odda. Niemcy. Napastnik. To będzie Müller. Chyba. Nie, no to musi być Müller, nie? Nie, to może być też Print 94. Ajajajajaj. O, patrzcie, wymienna paczka i leci. Leci coś specjalnego. Zakaria, dobra, to Quixel. To w takim razie zróbmy coś, co ostatni raz robiliśmy prawdopodobnie
w październiku lub w listopadzie w EAFC. Otwórzmy paczkę z ikoną po narodowościach. Tego dawno nie było, także ja wam wyłączyłem ekran, ja zamykam oczy, bo sobie nie wyłączyłem i paczka poleciała. Zobaczmy. WKS, czy będzie Drogba? Nie będzie Drogby. Jacek się, dziwnie się to robi aż, nie? Szewczenko też nie ma, się ikony trochę przypomną. Nie ma, nawet nie wiem, czy mogą być te ikony tutaj. Dobra, Szwecja, Larsson. Nie ma. Szkocja, Kenny Dalglish. Nie ma. Ale o, Serbia mogłaby być. Gotegie, Vidić. Kurde, Golazo, Vidić. Dobra, daleko nie musieliśmy lecieć. No dobra, skład rywala. No składzik Realu Madryt. Pięknie to wygląda. Też tak zrobimy, tylko pod koniec FIFA, jak będą fajniejsze karty. I Joselu. Ładnie, Joselu. Dobra, wyjdźmy. To fan Realu. I tak, ja tutaj gram do 11. Uwaga, Ter Stegen, Lucumi, Desai, Sveira. Spoko zespół, spoko zespół. Ej, no nie no. Ten Bonifacy ma fatalne, w sensie może ma dobre, krótkie podania, może i ma dobre, ale tak, że ja chcę kogoś wypuścić, to jest lipa. Dobrze, mam taką samą koszulkę, o to fajnie. I jeszcze ten Oblak jeszcze jest takim ściekiem. Oj, ładnie porobiony i Bonifacy, pięknie. I Garnacho, 2 do 1. I Bonifacy, i Sorlot, i Bonifacy, aha, oho, to nieźle. Super piłka do Risa Jamesa, Rhys James, dobra piłka na Sorlota, kurde no. I wow, ale gol, piękny. I Garnacho, jest, też piękny gol, brawo Alejandro Garnacho, 3 do 2. I Olmo, jakie podanie od Ej, Garnacho naprawdę gotuje. Garnacho naprawdę gotuje. Dobrze, Mertens nie ma. Kurde, jakoś tak linie panowie ale strzej, ładnie, 4-4. I Sorlot, ohohoho, tak to się robi. Ale golazo. Dobra, i Sorlot, ekstra, no i w końcu Sorlot zadziałał, pięknie. Dobra, mamy bilans 2-2, potężny bilans 2-2 na RTG. O, Totsik, Totsik leci! 2x8+. I to jest ta pani z Bayernu, nice! Ale W, widzowie. 2x8+. O, jest ikonka. 2x8+. I jest to... oczywiście ten Gattuso na SPD-ku. O, 2x8+, jeszcze chyba jedna ikonka leci, albo jakaś... Nie, to jest Fati. Dobra, zobaczmy, 10x8+. I robimy paczkę z ikoną. Uwaga, co tu będzie? Jest Toc, chyba Tocik, co? Alber jeszcze, nie. To jest Sane, to jest mini Sane. A oprócz mini Sane, nie, to jest Food Fantasy Marquisio. Znowu mnie nabrał, znowu ten sam gość mnie nabrał. Myślałem, to Toc, a to znowu Marquisio, nie? Dobra, zobaczmy, druga paczka z ikoną. W pierwszej był... Nie, ruletkę już mieliśmy. W pierwszej był Vidić. To zobaczmy, co teraz poleci. Na żywca ciśniemy. I to będzie chyba ikona... To Golazo jest też, nie? Nie no. No to jest za mocne, nie? To jest za mocne. Alisson, Martinez, Jero, o Jezu, Martinez. Lisandro Martinez kontra Sorlot i kontra Bonifacy. Nie mogę się doczekać. No dobra, zobaczmy. Pierwsza akcja. Martinez kontra Bonifacy będzie. Uwaga. No dobra, to... Oj. I Sorlot. I Bonifacy. Oho, 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 dymy. Oho, czerwo będzie, pozdro. No dobra, gramy bez obrońcy. Dobrze, że to nie był karny. Nie, bym grał już w ogóle bez żadnego obrońcy. Dobra, zmiany. No i kurde, no nie mogę piły zabrać, no to się nie dziwię, że przegrywam te mecze i jeszcze później tak jest. Za jeszcze jakiś badziu z dupy mi strzela. Ale jajca są w tym Food Champions na razie. Dzisiaj jest Food Champions, znaczy dzisiaj jest gameplay wspierający słabe składy. I oni... O Boże, co jest? I Sorlot. Jest, w końcu, jejku, wow. I Bonifacy, dobra, jest odblokowanie, 3-3. I Sorlot! Kurde, na razie Sorlot czasami mnie zawodzi w ważnych momentach. O, Marquez, pięknie. Ty, ale w tym roku nie było żadnego eventu związanego z kartami Copa America. No i widzicie, to jest
z tym gościem gra, karny, kurde, skopałem, drugi, proszę, bez czerwonej. Moim zdaniem warty zrobienia jest Sorlo, tutaj mamy... I Olmo, pięknie, 5-4. I Sorlot, piękny strzał z pierwszej, solidne wykończenie. Oho, oho, oho! I... Sorlot! I teraz Sorlot, rozpędź się kotku, rozpędź się! I przypierdziel! Yes, potężny Sorlot! Kurde, to nie mam Colt. Jedna fajna paka się tworzy w barcy. I dobrze, Bonifacy, jeszcze trener dobry jest. Paczka z ikoną Ułoskiego jeszcze, uwaga! Może będzie pierwsza paczka, która odda, zobaczmy. To jest chyba ikona Gotek G. I to jest Zambrota, co o nim myślimy? Ja myślę, że to jest całkiem spoko, traf. Ja myślę, że to jest całkiem spoko. Zambrot, jak gram, jak zawsze gram przeciwko Zambrotcie, to jest problem. O, ale skład ma gościu. I teraz Abili. No gościu tutaj się wycofał. A my, a... O, ale to sięgnął. Oho, oho, Didier Drogba. Ale Baresi, ładnie, klasa, klasa. Sorlot, Jezu, wykorzystał. Ja w ogóle nie lubię płatków sięgniowych za bardzo. Bonifacy, wohoho, damn, son. Co to było, co to było, ale piękny był kąt. Znaczy Torlotu, Torlotu, o. I Sorlot, 3-0, pięknie. Strzelaj to, nie trafił tego, podcinka mu się włączyła. Na siłę zagrana, ale niech będzie Sorlot. 4-0, Rage Quit, jest, pierwszy Rage Quit z Abili w składzie, pięknie. Dobra, zobaczmy, kolejna paczka z ikoną, zobaczmy, co tu będzie, może w końcu coś odda. Jest karta GOTG, Hiszpania, SO, to jest Puyol chyba, co? Nie jest to zły traf o tych upgrade'ach chyba, nie, ale ogólnie Puyol nie za bardzo ma sylwetkę do tej gry. Dobra, zobaczmy, 10 razy 8, 4 plus, o, nie, dobra, nie, ogniste, ale co może być ognistego większego niż frankowski? Marta 89, spoko. Dobra, mamy nagrody. Mamy nagrody u Żuraska. Ja mam otwierać, dobra, otwieramy nagrody u Żuraska za 14 winów, o ile się nie mylę. Renard duplika, dobra, bierzemy najwyższy overall. Kolejny pik i Modric. Dobra, zobaczmy, piki 95+, pierwsze, jakie widzę. Zobaczmy, co tu leci w ogóle fajnego. I uwaga. Ogólnie spoko. I pytanie, co mam ci wziąć, czy chcesz... Pedriego duplikat, czy Jesusa Navasa nie duplikat, bo nie wiem teraz. Dobra, i 3 razy 95+, plus kartami euro, no tu powinno być coś mocnego, ale czy będzie? Kanada, bramkarz, Boże, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Nie wiedziałem, że taka karta istnieje. Peliestri, ten Peliestri widziałem, że bardzo często leci na nagrodach. Fatalnie, tak szczerze. Dwie paczki z gwarantowaną ikoną u Mateo, zobaczmy. Niemcy, eś, proszę Mateus, dajcie mu Mateusa, dajcie mu Mateusa, to jest fan Realu, dajcie mu Mateusa. Kurde, balak. Jeszcze jedna GOTG, fajnie. Tym razem Hiszpan, eś, pek. Przychodzę myślami, to może tylko Xabi Alonso chyba, nie? Albo Xavi. Za bardzo, nie dało się czytać czatu, nie? I pięknie, Vlachowicz, wow. Garnacho, kurde, poprzeczka. I dobra. Kurde, dobra, ale jeszcze wygrasz główkę, no spokojnie wygrasz z Maldinim. I Bonifacy, dobrze, 1-1. Dobrze, do Abili, chcę w końcu jakąś wrzutę i przetestować, dawaj. Czemu, kurde, mam Sorlota i Bonifacego w polu karnym, a mi z piłki zbiera Rhys James, no. Damian pewnie sam tą współpracę sobie ogarnął, 2-1, pięknie. I pięknie, Garnacho, super. Dobrze, Bonifacy, pięknie. Go nie gra. Proszę, strzelmy to. Garnacho, jest, mamy ewolucję kolejną. Alejandro Garnacho, już 95 overalla. No zaraz będziemy mieli super kartę. Jeszcze musimy tak, wygraj 3 mecze z minimum dwoma bramkami przewagi. Oj, oj, oj. Shuker! Niesamowicie. Dobra, mamy 10 wymian duplikatów. Zobaczmy, co tutaj trafimy i zaraz oczywiście zrobimy piki, a tu w pierwszej paczce. Endo, nie. Kolejna karta specjalna, zobaczmy. Argentyna, LS, Garnacho, fajnie. Portugalia, napastnik, Cristiano. Cristiano Ronaldo, szkoda, że nie jest specjalny. I oprócz Cristiano, Olise, fajnie. Dobra, 4 paczki teraz za wymianę 89 i mamy kartę Fire, ale... Oj, karta specjalna, pięknie. I trafiamy... Lampteja. Dobra, karta specjalna. A Robertson, już znam go. Dobra, i lecimy. Jeszcze ostatnia wymiana i w ostatniej wymianie mamy ikonkę. Czecha, nie. Nedveda. On ma specjalną kartę teraz. Dobra, 36 pików, zobaczmy co tu będzie.
Neuer w pierwszym, spoko. Zobaczymy, ile będzie kart specjalnych. Ja obstawiam 9. O, i jest pierwsza karta specjalna. Forsberg, pięknie. O, i jest Richie. Oberdorf. Endo, dobra. Jakub, siema. O, i Rodman. Kolejna karta specjalna. O, i karta specjalna wpadła. Super, bull. O, i Dudek. O, Dudek Hero. Nice, nawet nie wiedziałem, że... I jest karta specjalna. Dobra, 9 kart. Dobra, idealnie trafiłem. O, ikona, wymienna ikona. Włochy. To jest wymienny footis, co jest? Ej, czekajcie, to jest wymienna paczka. A, to jest Baresi, kurde. Ile Baresi? 55 tysięcy, choć siedzi na widłach, zajebiście. Zobaczmy, co w niej poleci. Uwaga, uwaga. Let's go. Oby był Toc. Swanson i... Niklas Süle. Mendy, Frankowski, słaba paka.